Jak powiedziałem, żeby sobie nie ułatwiać, nie rozczulać się, bo oczywistym powodem, trzecim powodem, dla którego jest zaszła taka sytuacja, to jest odrzucenie koalicji przez niedoszłego partnera, tak? Który byłby w stanie jedynie uczestniczyć w koalicji jako kontrolujący. On by miał te 1,5 czy 2% głosów więcej. W pewnym przypadku Platforma nie podjęłaby koalicji. Bo moim zdaniem, tak naprawdę, o czym tam pisze Platforma, w 2004 roku, czy 2005 roku, kiedy ludzie doszli do przekonania, czy duża część opinii doszła publicznie do przekonania, że państwo polskie, mówiąc dosadnie, gnije, tak, że już się tak dalej w sposób nie da, to oni, wyczuwając ten wiatr historii w tą stronę wiejący, zdecydowali się podczepić pod ten sentyment niejako wpisać, ale zawsze przy założeniu, że będą w stanie tworzyć koalicję z PiS-em jedynie będąc w większości, jedynie będąc, posiadając, powiedzmy, premiera i kontrolę nad rządem, bo wówczas będą w stanie zrobić wszystko, żeby nic z tego nie wyszło. Tak? Zgodnie z taką zasadą, że zrobić bardzo wiele, żeby wszystko zostało po staremu. To nie zaszło, bo nie wygrali wyboru w 2005 roku i wobec tego zdecydowali wrócić z dół. Jak widzimy, w krótkim okresie czasu, w tym krótkookresowej perspektywie, są zwycięzcami, tak? Udało im się to nakręcić, tak? Odwrócić te przekonania, przekonać dużą część ludzi. Oczywiście przy bardzo dużej współpracy na wiodących stacji telewizyjnych. To było widać gołym okiem. Ja pamiętam, jak był dzień wyborczy, studia wyborcze w 2005 roku, prowadzony przez panią w jednej stacji telewizyjnych, panią Justynę Pochankę, która powiedziała, po tym jak ogłoszono już wyniki wyborów, poprawmy sobie humor tego smutnego wieczoru i jakaś ta wiadomość sportowa, że nie wiem, nasi coś tam wygrali, tak, w jakąś tam dyscyplinę, tak. To był początek, po prostu mrugnięcie jedynie okiem, taki malutki sygnał pokazujący w sensu, jak oni będą pracować, jak będą przekazywać te wydarzenia w następnych miesiącach i latach. No i tak było. Tak. Z tym, że jak mówię, to nie jest tylko polska przypadłość, bo w wybitnej części krajów środowiska dziennikarskie, może z tego powodu, że właśnie czują się, że są wielkomiejskie, nie wiem, bardziej wykształcone, to im nie wypada głosić pewnych poglądów, wypada im być bardziej poglądów liberalnych, być przekonanym co do tego, że no, osoba, która nie jest zwolennikiem na przykład podatku liniowego, to nie jest po prostu osoba, która ma inny pogląd, ale jest po prostu głupia, niewykształcona i jedną należy po prostu przykładowo w ten sposób potraktować, bo tak na to zasługuje.
Ja, jeżeli można, proszę Panie Pawle, zadam takie pytanie, bo to, co Pan powiedział w tej chwili, rzeczywiście jest przynajmniej przeze mnie włapane. Niezwykle istotne, że oczywiście wszystkie kraje mają pewną dominację mediów. Weźmy na przykład BBC, prezentuje tendencje lewicowe, weźmy na przykład Stany Zjednoczone, CNC, czy telewizja Teda Turnera. Oni wspierają te projekty lewicowe, przepraszam. Natomiast tak się składa, że one tak czy owak wpływają na ogólny rozwój kraju. Nie są tak demoralizujące, jak na przykład, czy gmatwające, jak i demoralizujące, jak na przykład propozycje, nie wiem, Polsatu czy TVN-u. Jakimś dziwnym trafem, nawet jeżeli tam na zachodzie, umownie rzecz biorąc, to jest lewicowa propozycja, to ona tak wpływa w pewien sposób na rozwój kraju. Pewne rzeczy nie można tam do końca przykryć. A tutaj okazuje się, że można właśnie. Mam przynajmniej takie spostrzeżenie, Panie Pawle, co Pan powiedział. No tak, no to trafnie, no bo tam jednak cały czas są te odłamy opinii publicznej, bardziej socjaldemokratyczne, jakiś centrowy, konserwatywny i tak dalej, i tak dalej. Ale duża część z nich po prostu ona, no, raczej oni wszyscy uważają, że dla nich jakoś innym, inaczej pojmowanym, ale większym dobrem jest to, żeby Brytania była wielka, tak? A u nas jest właśnie taki problem, że bardzo wiele osób, nie wiem czy z jakich powodów się przekonuje, że Polska jest ciężarem, który nie tyle trzeba nieść, ale który trzeba zrzucić komuś lepszemu do zarządzania, do decydowania. Być może po prostu wypływa, nie wiem, z jakiegoś niesamowitego. Oczywiście w pewnej części wypływa to po prostu z tego typu, że to jest była agentura, tak? To nie ma wątpliwości. Ale w dużej części być może wypływa to z jakiegoś niskiej samooceny co do naszych zdolności w stosunku do innych nacji, tak? I jeszcze pogłębianej przez naszych konkurentów, tak? Przez te inne kraje, które będą właśnie nas tym ugruntowywały. Proszę zobaczyć, nigdzie tak jak w Polsce nie roli w krajowej dyskusji o polityce nie odgrywa opinia zagranicznej prasy, tak? W Polsce, jeżeli dziennik Corriere della Sera albo tam Libero Belgique napisze jakiś negatywny artykuł, no to jest, to od razu tłumaczą to tutaj zaprzyjaźnieni w Polsce przedrukowanie. Jest to bardzo fajna pałka, którą można użyć. A w takiej właśnie armii czy w krajach, które są trwalsze, mają większą stabilność, po prostu mówią, no to co z tego, tak? Każdy ma własny interes, każdy ma własne zdanie. Nie będziemy używać argumentu z Deutsche Zeitung jako dominującego, żeby powiedzieć, że rząd taki lub owaki jest kompetentny lub nie, lub zły, tak? Bo wiemy o tym, że oni nie piszą tego tylko ze względu na zamiłowanie do prawdy albo na jakiś po prostu bezstronny osąd innych krajów, tak jak, nie wiem, kilkaset lat temu podróżnik, który przybywał pierwszy raz z Europy do Azji i Afryki, opisywał w miarę obiektywnie o tubylcach, o obyczajach ich tubylców, tak? I to relacjonował u siebie w kraju, ale mają także interes polegający na tym, żeby wpływać na rządzących i na stan rzeczy w tym przykładzie w Polsce, żeby raczej rządziły im osoby bardziej sprawiedliwe, tak? A w Polsce cały czas to odgrywa taką rolę takiego bardzo wielkiego, ciężkiego argumentu. Dziękuję za to pytanie, bo w zasadzie ja w ramach mojej tej wstępnej wypowiedzi co do
książki, dlaczego w ogóle ona powstała, dlaczego się na to pokusiłem, chciałbym zakończyć. Rozumiem, że teraz jest także możliwość, żeby nastąpiła jakaś dyskusja.